Już prawie miesiąc wszystkie targowiska w powiecie sokólskim zostały zamknięte z powodu epidemii koronawirusa. Zakaz handlu odbija się w portfelach wszystkich rolników, którzy swoje towary sprzedawali raz w tygodniu na okolicznych rynkach. I choć zakaz gromadzenia się i przemieszczania nadal obowiązuje, jedno z targowisk, mowa tu o Suchowoli, zostało ponownie otwarte. Na pytanie, skąd taka decyzja, odpowiada burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel. Potrzeba i chęć już powoli wracania do normalności, ale jednocześnie prośby rolników. Tak naprawdę ten rynek Targowica to jest jedyne miejsce tak naprawdę do tego, żeby mogli handlować, żeby mogli sprzedać swoje płody rolne, żeby zakupić materiał do siewu, do sadzenia. Podobnie z sadownikami. Często takie miejsca to jedyne miejsce, żeby dotrzeć z ofertą, z drzewkami owocowymi, kwiatami do ludzi. Oprócz tego dużo takich drobnych handlarzy, a więc buty, odzież. Oni też mają tego towaru zakupionego przed epidemią, gdzieś muszą go sprzedać, no gdzieś muszą zarobić. A jako, że główny inspektor sanitarny pozwala na otwieranie targowic pod spełnieniem pewnych warunków, no zdecydowaliśmy te warunki spełnić i mimo wszystko ułatwić ten kontakt handlarzy z klientami właśnie od dzisiaj w Suchowoli, za tydzień również i w kolejnych, więc w tych nienormalnych czasach trzeba powolutku już wracać do normalności. Jak na pierwszy dzień po całym miesiącu zamknięcia rynku, a nigdy w historii tak długo ten rynek nie działał, to całkiem przyzwoicie, więc myślę, że większość osób, która była, no była tam rzeczywiście na niezbędnych zakupach przede wszystkim, a nie z ciekawości, więc z czasem, jeśli ta sytuacja będzie się poprawiać, jeśli chodzi o epidemię, myślę, że coraz więcej będzie osób odwiedzało ten rynek, tylko musimy pamiętać o tym, żeby być jednak ostrożnym, zasłaniać usta, dezynfekować dłonie, nie grupować się w dużych ilościach i spokojnie, bezpiecznie będziemy mogli funkcjonować. Pierwszy raz na rynku to taka mniejsza, no bo to nie było pewne, czy w ogóle będzie, czy coś tak. W ostatniej chwili tam na próbę tak przyjechałem zobaczyć. A jak sobie w ogóle pan radzi teraz z tymi obostrzeniami, z tym zakazem? U nas jest tak, że oto jak do końca tego miesiąca nie sprzedam, to trzeba będzie spalić. To się sadziło załóżmy 2 lata, nie? I nie ma możliwości, do tej pory nie było, nie? Jak sprzedać. Tam jeszcze ktoś tam jak sklep ogrodniczy ma, to ewentualnie mógł sprzedać. A my to, my i tacy jak mniejsi to właśnie nie mają gdzie tego możliwości sprzedania. Parę osób było, ale nie to co przedtem. Próżniowo popakowałem trochę, żeby nie dojrzewały, a część mam już takich przejrzałych, że będą czekały na klientów swoich przez całe lato, żeby to szło normalnie, to będzie schodziło, tam lubią i niektórzy i starsze syry, także nie było ludzi, ale miałem parę osób, ale nie to, co potrafiłem sprzedać 15 syrów za czwartek, jak było normalnie, a teraz może ze 3 najwyżej, taką, i to może nie zupełnie. Także nie ma na razie ludzi, nie przyjechali wszyscy. A róże kupię, może coś do zjedzenia, bardzo dobrze. Dlaczego? No bo można coś kupić, coś polskiego, nie naszego. Słyszeliśmy, że jednak otwarty, ale tak naprawdę to mało tutaj było dzisiaj klientów. Nie udało się coś sprzedać? Trochę się udało, no ale ogólnie to ludzie chyba jeszcze bardzo nie wiedzieli, że to w ogóle ten rynek jest, nie? A może się boją? Bo ja też się boję. Do Sokółki bym nie pojechała. Nie jednak. Nie. Pewnie nie. Bezpieczniej. No u nas jeszcze akurat mało tych zakażeń, ale czy jak się zwiększy? A dla kogo państwo nagrywacie? Telewizja Sokółka. Sokółka akurat. Właśnie z waszej telewizji się dowiedzieliśmy, że rynek otwarty. Jak zapewnił burmistrz Suchowoli, targowica miejska będzie otwarta w następnych tygodniach w każdy czwartek. Stosując się do obowiązujących zaleceń, których przestrzegać będzie policja oraz zarządca targowiska, zakupy mogą być w miarę bezpieczne. Pamiętajmy jednak, by wizyta na targowicy była niezbędną koniecznością i pobyt na niej ograniczyć do niezbędnego minimum.